szarmancki, uwodzicielski, wykształcony, elokwentny, no taki człowiek. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, która wydarzyła się w Kołobrzegu. Mariusz G. to on jest, nazwijmy to, takim głównym bohaterem tego odcinka. Mariusz G. skończył szkołę morską, był ponoć marynarzem, pływał, poszukiwał na tych statkach ropy. Człowiek w Kołobrzegu bardzo znany, do dzisiaj wiele osób go wspomina. Człowiek z jednej strony majętny, właściciel takiej manufaktury słodyczy, bardzo atrakcyjnego miejsca, dzieci tam mogły przychodzić, robić sobie lizaki, no ciekawa zabawa dla dorosłych i dla dzieci. Do tego, jak go opisywano, taki bardzo szarmancki w stosunku do kobiet, opiekuńczy, no typ kobieciarza, ale takiego kobieciarza, który kobiety szanuje, otacza je opieką i taki człowiek, który robi naprawdę dobre wrażenie. To jedna z twarzy tego 43-letniego mężczyzny. Do tego jeszcze no, trzeba powiedzieć, że on był takim w Kołobrzegu społecznikiem, a więc też człowiekiem znanym. Mało tego, był także wiceprezesem klubu morców. Więc no, to wszystko powodowało, że wokół niego była taka aura człowieka bardzo sympatycznego, a z drugiej strony takiego człowieka, który no, szanował i lubił kobiety. Jaka była prawda? Zobaczcie w kolejnym odcinku. Na początku czerwca 2019 roku, a więc w sumie niedawno, w Kołobrzegu zaginęła pani Bogusia. To 54-letnia kobieta. Pani Bogumiła żyła sama, miała mieszkanie w Kołobrzegu, żyła sama, ale nie była samotna, dlatego że miała i rodzinę, miała i znajomych, miała przyjaciół, więc w momencie, kiedy zaginęła, no ci wszyscy zaczęli jej szukać. Pani Bogusia nie była też taką kobietą, która nagle z dnia na dzień znikała i nikomu nic nie mówiła. Kobieta uporządkowana, kobieta logiczna, kobieta, która miała plany. No, tacy ludzie bez echa po prostu nie znikają. Powiadomiono policję. Policjanci zaczęli wyjaśniać zaginięcie pani Bogusi i tutaj się okazało, że pani Bogumiła była związana przez dłuższy czas właśnie z Mariuszem G., z tym, o którym wam wcześniej opowiadałem. Oczywiście przesłuchano Mariusza, on sam powiedział, że jego przyjaciółka wyjechała, że postanowiła zmienić swoje dotychczasowe życie. On nie ma z nią w tej chwili żadnego kontaktu i nie wie, co się z nią stało. No, w ten wyjazd raczej nikt nie wierzył, znając naturę pani Bogusi, ale żadnych dowodów na to, że jest inaczej, wtedy jeszcze nie było. Tu okazało się, że no, pewnego rodzaju determinacja rodziny doprowadziła do tego, że jak się okazało później, to właśnie Mariusz G. przejął mieszkanie pani Bogusi, że miał na to akt darowizny, więc teoretycznie pani Bogusia darowała mu mieszkanie, co też w tej sytuacji wydawało się być wręcz nieprawdopodobne. Pani Bogusia zaginęła w 2019 roku, ale cofnijmy się o 3 lata wcześniej. To jest styczeń 2016 roku. W styczniu gdzieś zaginęła pani
Iwona. Pani Iwona miała 32 lata, także mieszkała w Kołobrzegu, z tym, że w przeciwieństwie do pani Bogusi, jej w Kołobrzegu w zasadzie nikt nie znał. Przyjechała bowiem do miasta jakiś czas wcześniej, żyła samotnie. Miała wprawdzie rodzinę, ale ta rodzina mieszkała w Warszawie. Ona z nią w zasadzie nie utrzymywała żadnego kontaktu. Chyba te relacje nie były najlepsze. W Warszawie mieszkali jej dziadkowie, mało tego, dziadkowie byli rodziną zastępczą dla jej córki, ale Iwona postanowiła zmienić swoje życie, przyjechała do Kołobrzegu. Tutaj ogłaszała się w gazetach, że chce pracować w charakterze hostessy. Do tego jeszcze prowadziła chyba taki raczej bardziej rozrywkowy tryb życia. U niej w domu były częste imprezy, różnego rodzaju towarzystwo. Również i chyba sąsiedzi mieli jej troszeczkę dość ze względu właśnie na te głośne imprezy, które trwały również i w nocy. 23 stycznia 2016 roku w jej mieszkaniu wybuchł pożar. I po tym pożarze zniknęła także Iwona. W zasadzie Iwony nikt nie szukał, dlatego że nie miała ani bliskich znajomych, ani też, jak powiedziałem, rodziny, więc oczywiście za bardzo nikt się jej losem nie troszczył. Chyba także sąsiedzi trochę odetchnęli, no bo w mieszkaniu się uspokoiło i mieli od tej pory ciszę. I jeszcze później, dwa lata wcześniej, czyli ja już myślę o roku 2018, dokładnie 10 października 2018 roku, zaginęła w Kołobrzegu pani Aneta. To 37-letnia kobieta. Ona też w zasadzie nie miała wielu znajomych. Pani Aneta była raczej taką osobą bardzo skrytą, taką osobą, która nie mówiła o swoich planach, więc w momencie, kiedy zaginęła, no wydawało się, że mogła rzeczywiście w jakiś sposób zmienić swoje życie. Tym bardziej, że jej telefon logował się w Kołbaskowo, a więc na przejściu granicznym z Niemcami. Tu okazało się, że pani Aneta także utrzymywała kontakt z Mariuszem G. Ale Mariusz utrzymywał, że ona właśnie chciała zmienić swoje dotychczasowe życie, wyjechała z Polski i żyje pewnie gdzieś spokojnie i bezpiecznie, być może właśnie w Niemczech. No, trzy kobiety, które zaginęły w Kołobrzegu. W zasadzie no, nikt tych spraw nie łączył, nie łączyła je policja, natomiast łączyła je pewna dziennikarka i tutaj ta pani Anna Buchner-Wrońska z lokalnej gazety, z Gazety Kołobrzeskiej, rzeczywiście odegrała w tej historii także bardzo ważną rolę. Kiedy jeszcze nikt tych spraw nie łączył, ona je w jakiś sposób już chyba intuicyjnie łączyła i szła śladem tych zaginionych kobiet. Ona także dotarła do mieszkania Anety D. I tutaj się okazało, że to mieszkanie kupił pewien mężczyzna. Ale kiedy z nim zaczęła rozmawiać, okazało się, że on to mieszkanie kupił właśnie od Mariusza G. No i tu jest jedna ważna rzecz. Rodzina pani Bogusi ustaliła, że mieszkanie Bogusi dostał także Mariusz G. na podstawie aktu darowizny. A więc mamy w tym momencie dwie zaginione kobiety, panią Bogumiłę i panią Anetę. Dwa mieszkania, które do nich należały i tego samego mężczyznę, a więc Mariusza G., który te mieszkania przejął. To był także dla policji pewnego rodzaju trop. Tutaj sprawdzono ten akt darowizny pani Bogumiły i okazało się, że ten akt darowizny został sfałszowany. Na tej podstawie Mariusz G. trafił do aresztu,
ale trafił jeszcze, powiedziałbym, za sprawą dotyczącą tego sfałszowanego aktu darowizny i przejęcia mieszkania. Natomiast na razie w tej sprawie nie było jeszcze nic więcej. Policja badała kolejne przypadki tych kobiet, które zaginęły w Kołobrzegu w ostatnim czasie. Sprawdzono także mieszkanie pani Iwony i tu znowu okazało się po raz trzeci, że jej mieszkanie przejął właśnie Mariusz. Ewidentnie to nie mógł być przypadek. Policja orientowała się i domyślała, że kobiety musiały zostać zamordowane. Sam Mariusz do niczego się oczywiście nie przyznawał, ale trwały poszukiwania zwłok. I tutaj policjanci zaczęli zbierać informacje na temat Mariusza G., gdzie bywał, gdzie wyjeżdżał, gdzie się pojawiał. I postanowili przeszukać także lasy w okolicach miejscowości Obroty i tam znaleziono szczątki pani Bogusi. Były zakopane raczej w płytkim rowie, zwłoki już w znacznym rozkładzie gnilnym, co bardzo utrudniało dowiedzenie się, w jaki sposób zginęła, jaki był w ogóle mechanizm śmierci, ale to była pierwsza bardzo istotna rzecz, jaką w tej sprawie odkryto, że pani Bogusia została zamordowana. No oczywiście wszystkie dowody, wszystkie poszlaki wskazywały na to, że Mariusz G. zabijał kobiety, a potem przejmował ich majątek. Rozpoczęło się przesłuchanie, tych rozmów było przynajmniej kilka. W którymś momencie Mariusz G. załamał się, postanowił się do wszystkiego przyznać. Wskazał także miejsce ukrycia dwóch pozostałych zwłok, a więc Anety i Iwony. Znaleziono te zwłoki, a w zasadzie ich szczątki w innej miejscowości, w miejscowości o nazwie Harzyno. Podobnie leżały w takim raczej płytkim grobie, z tego względu, że obydwie kobiety zostały zamordowane kilka lat wcześniej. Były trudności z identyfikacją zwłok, z ustaleniem mechanizmu śmierci. No to w takich przypadkach oczywiście, kiedy ten proces gnilny jest już zaawansowany, takie ustalenie jest niezmiernie trudno. Niemniej jednak wszystko wskazywało właśnie na to, że kobiety zostały zamordowane przez Mariusza G. No zresztą opowiedział o tym wszystkim. Mariusz powiedział, że faktycznie poznawał kobiety, że rozkochiwał je w sobie, że były jego partnerkami, że powoli rozpoznawał, jaki mają majątek, czym dysponują. Jak się dawało, to brał na ich nazwiska kredyty. W sumie wziął tych kredytów sporo, bo prawie na 250 000 zł, a w momencie, kiedy już w zasadzie nic nie miały, zabijał je, a potem przejmował mieszkanie. W tym wszystkim, co mówił, był jakiś taki, powiedziałbym, w jakiś sposób wyrachowany, bo mówił, że wcale tych zabójstw nie planował, że nie chodziło mu o majątek, że te wszystkie zabójstwa były w momencie jakiejś takich emocji, jakiegoś takiego impulsu i tak de facto to nie była premedytacja, a swego rodzaju właśnie takie emocje. Mało tego, napisał nawet list do rodzin, gdzie napisał w tym liście, że chciałby zrekompensować zło, które wyrządził, ale trudno sobie wyobrazić, jak można zrekompensować zabicie człowieka. No, przecież mocy wskrzeszania chyba nie ma. Więc oczywiście wydaje się to z jego strony taki wybieg, który ma spowodować, że ten wyrok będzie inny.
Oprócz przejmowania kredytów, przejmowania mieszkań, na przykład w momencie, kiedy jedna z pań zawarła ugodę z firmą ubezpieczeniową, to przejął także i te pieniądze. Tego było sporo, bo 180 tysięcy złotych i tak krok po kroku zabierał kobietom wszystko, co miały, łącznie z życiem. Ja myślę, że w Kołobrzegu to będzie swego rodzaju, jest w tej chwili taka legenda, którą będzie się powtarzało z ust do ust przez wiele, wiele lat. Mariusza G. okrzyknięto mianem krwawego tulipana. Oczywiście jest to nawiązanie do Jerzego Kalibabki, a więc tego tulipana, który był rybakiem, który również wykorzystywał kobiety. Tamten jednak kobiet nie zabijał. Krwawy tulipan z Kołobrzegu również miał swoją legendę. Mówiłem na początku, że rzeczywiście skończył szkołę morską, że ponoć poszukiwał ropy na statkach. Czy to prawda? Do końca tego nie wiemy. Niemniej, no, to jest pewnego rodzaju legenda. Takie legendy ma chyba każde miasto. Również i w Krakowie jest kilka takich legend, które dzisiaj wydają się nieprawdopodobne. Często również i wypisaliście o takich dziwnych zaginięciach, tajemniczych zaginięciach informatyków w Krakowie, którzy no gdzieś ginęli w środku miasta. Wszyscy mieli charakterystyczne jakieś takie cechy, że byli w okularach, że to młodzi ludzie, że informatycy. No, wydaje się dzisiaj, że to jest taka miejska legenda, ale jak się okazuje, bo przecież w tym, że ginęły kobiety w Kołobrzegu, także doszukiwano się legendy, że w każdej legendzie takiej miejskiej może być ziarno prawdy. Również i historia studentów, teraz mi się przypomniało w Krakowie, studentów, którzy mieli zaginąć wiele lat temu w tak zwanym lesie witkowickim, że weszli do tego lasu i nigdy z niego nie wyszli. To oczywiście takie legendy, ale czasami te legendy no, okazują się być niestety prawdą. Sprawa Mariusza G. w dalszym ciągu się toczy. Ona jest w sądzie w Koszalinie. Mariusz G. jednak nie jest jedyną osobą oskarżoną w tej sprawie. Jak się okazuje, miał on także pomocników i w sumie na ławie oskarżonych oprócz Mariusza zasiadają jeszcze cztery inne osoby. Jakie? To za chwilę wam powiem. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. Dorota. Dorota to jest partnerka Mariusza, narzeczona teoretycznie, ale znali się zaledwie parę miesięcy. Dorota była w mieszkaniu Bogusi, pomagała Mariuszowi zabrać z tego mieszkania m.in. kamerę, laptopa, telefon, a nawet ubrania i kosmetyki. Oprócz niej zasiada także Sebastian. Ten z kolei to jest kolega Mariusza, który ukrywał samochód. Pomagał także zniszczyć niektóre dokumenty. Są też Karolina i Lucja, to jest matka i córka. Z kolei te dwie kobiety pomagały przejmować mieszkania. I właśnie z powodu jednej z nich, Karoliny, matki, sprawa w tej chwili jest odroczona, dlatego że tam zarządzono badania grafologiczne. Przypuszczalnie jest to podpis Karoliny pod aktem darowizny. Te badania grafologiczne nie są po prostu jednoznaczne, trzeba je powtórzyć. No jak to w procesie tego rodzaju rzeczy po prostu się zdarzają. A więc jak widzicie, sprawa cały czas się toczy. Czy ta czwórka, myślę tutaj o Dorocie, Sebastianie, Łucji, Karolinie, wiedzieli o tym, że Mariusz G. zabija? Trudno oczywiście powiedzieć. Nie można wykluczyć, że o tym wiedzieli, że być może nawet w jakiś sposób pomagali,
Ale nawet samo to z logicznego punktu widzenia, że Mariusz przejmuje mieszkania, oni pomagają w przejęciu takiego mieszkania po osobie, z którą, no właśnie, co się stało, gdzie się podziała. No przecież człowiek dorosły musi zadawać sobie tego rodzaju pytania. Sprawa się toczy, pewnie do niej będziemy wracali jeszcze nie raz. Kolejna rozprawa będzie w marcu tego roku. A więc dosłownie za chwilę będziemy mieli dalsze relacje. Oczywiście Mariuszowi grozi dożywocie. Pewnie będzie w sądzie walczył, stąd te jego dotychczasowe takie wyjaśnienia o emocjach, o tym, że tych zbrodni nie planował. No ale zobaczymy, jak się to wszystko zakończy. Zobaczcie, jak ta sprawa jest łudząco podobna do sprawy brzytwy tego starszego pana. On ma dzisiaj 82 lata. O brzytwie opowiadaliśmy wam w poprzednich odcinkach. Szarmancki, uwodzicielski, wykształcony, elokwentny. No taki człowiek, który może z powodzeniem uwodzić kobiety i kobiety dają się nabrać. I pomimo tego, że brzytwa działał w latach 80., a teraz mamy już rok 2023, te historie wcale nie straciły na aktualności. Wciąż są między nami ludzie, którzy z pozoru są właśnie tacy mili, uprzejmi, a tak naprawdę to są niezwykle groźni, seryjni zabójcy. To jest przestroga, to jest uwaga, to jest także wyciąganie wniosków. Mariusz G. jest w tej chwili w więzieniu, rozprawa się toczy, jak mówiłem. Gdyby dostał dożywocie, a mógł starać się o przeterminowe zwolnienie po 25 latach, to jak wyjdzie, będzie wciąż młodszy od brzytwy. I dzisiaj kończymy, to tyle. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. Tradycyjnie trzymajcie się.